dzisiaj ruszyliśmy ze sprzedażą biletów właśnie teraz, czy tam lada chwila ruszamy tak naprawdę, ze sprzedażą biletów na dwa kolejne mecze w Zielonej Górze. A mecz z Wrocławiem 25, mecz z Gorzowem 1 czerwca. A bilety na mecz z Gorzowem na derby w cenach takich samych, czy bardzo zbliżonych do pojedynku z drużyną toruńską czy z drużyną tarnowską, czyli 45-35-10. Tam na tych sektorach VIP-owskich są delikatne korekty, ale trzymamy się tego cennika. Jeżeli chodzi o mecz z Wrocławiem, bilety po 25-15-10 odpowiednio, normalny ulgowy dziecięcy. Ale przy meczu z Wrocławiem tutaj mamy też dobrą informację nie tylko dla uczestników programu Zgrana Rodzina, bo ten program przy meczu z Wrocławiem będzie obowiązywał, czyli w sklepach Kibica, w galerii Auchan oraz w galerii Focus Mall można będzie z kartą Zgranej Rodziny dla wszystkich dzieci, które mamy przypisane do karty, zakupić bilety po złotówkę, czyli to jest informacja dla mieszkańców Zielonej Góry, którzy taką kartę posiadają. Również na mecz z Wrocławiem ta promocja obowiązuje. Bilet normalny jest w bardzo przystępnej cenie, w mojej ocenie 25 zł, więc myślę, że to nikogo nie przerazi. Do tego wszystkie dzieci, które są dopisane do karty Zgranej Rodziny, nieważne czy to dziecko ma 7, 2 czy 16 lat, jeżeli jest przypisane do karty rodziców, jeżeli rodzic wybiera się na mecz, to te bilety są po złotówce, natomiast jeszcze większą skalę, czy jeszcze myślę, że fajniejszą akcję adresujemy dla kibiców, którzy są albo będą kibicami, dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz wszystkich innych gości studenckich, którzy przyjadą tutaj do Zielonej Góry na Bachanalia. To jest efekt naszej współpracy z Parlamentem Studenckim. Dotyczy to kilku aspektów. Po pierwsze to wszystkie osoby, które w ciągu najbliższych dni, czyli do czasu tych podstawowych, najlepszych koncertów bachanaliowych, o których tam Tomasz pewnie za moment opowie, wyrobią sobie naszą złotą kartę Falubazów, przystąpią do programu Falubaz Family, to otrzymają w prezencie, oprócz tych wszystkich bonusów czy gadżetów, które otrzymują normalnie, zaproszenie na wybrany mecz, na wybrany koncert bachanaliowy. Jeszcze fajniejsza oferta jest przygotowana dla tych osób, które już taką kartę sobie wyrobiły, bo jeżeli taką kartę ktoś z Państwa posiada, to można tą kartę przynieść, no i zabrać ze sobą kolegę, koleżankę, mamę, tatę lub kogokolwiek innego i wyrobić drugą kartę. To nie dość, że my dostaniemy takie zaproszenie, to jeszcze dla tej osoby oczywiście, która wyrobi, taka wejściówka na wybrany koncert bachanaliowy będzie. I to jest to, co my robimy wobec naszych kibiców, natomiast z wzajemnością, bo z Uniwersytetem współpracujemy nie od dzisiaj i pewnie o tym zaraz też Tomasz Państwu opowie, to będzie tak, że każdy student, który wybierze się na dowolny bachanaliowy koncert i kupi bilet za piątkę, bo to jest ta podstawowa cena, to oprócz tego, że otrzyma bilet za piątkę, będzie mógł uczestniczyć w meczu z Betardem Wrocław za złotówkę symboliczną. Wpisze nam się do bazy, poda swój PESEL, poda imię, nazwisko, pokaże legitymację studencką, pokaże ten bilet, my tam nabijemy odpowiednią pieczątkę i każdy posiadacz biletu będzie mógł obejrzeć zawody z drużyną wrocławską za złotówkę. A myślę, że to będzie takie małe afterparty po bachanaliach. Bachanalia kończą się 24 maja, my mamy mecz z Wrocławiem 25 maja i tutaj liczymy na dużą obecność studentów i ja szczerze wierzę, że cała masa tych studentów nie dość, że wybierze się 25 na mecz z Wrocławiem, to potem jeszcze będzie wybierać się na kolejne mecze, bo gdzieś tego bakcyla trzeba złapać i będzie okazja przy okazji meczu, na takiego meczu przyjaznego, mam wrażenie, z Wrocławiem, ale to poznać, zobaczyć i te emocje są takie, że myślę, że dla wielu osób na tyle mocne, na tyle niezapomniane, że pozostaną czy wstąpią do społeczności kibicowskiej i na to oczywiście liczymy i chyba tyle ode mnie.